Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 10. odcinku serii technicznej. Moi drodzy, ustawiłem sprzęt tak jak widać. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać i wszystko dobrze słychać. Moi drodzy, tutaj już na koszyku mamy ten mój nowy nabytek, wkładka Ortofon 2M Red, ale na koszyku już właściwym do gramofonu, do którego będziemy tą wkładkę instalować. Moi drodzy, dzisiaj temat już stricte techniczny, dlatego że będziemy kalibrować gramofon. Cóż oznacza ten wyraz dla osób szczególnie początkujących? Moi drodzy, przy wymianie wkładki, nie igły, tylko wkładki, potrzebne jest odpowiednie ustawienie parametrów odpowiadających danej wkładce. I tak, tutaj na koszyku mamy legendarnego Shure V15-3LM. To jest wkładka unikatowa, dlatego że to jest wkładka, która wymaga nacisku od 0,75 do 1,25 grama. I teraz tak, jeżeli wymieniacie same igły, bo wkładka to jest część gramofonu, która nie zużywa się tak szybko. Jeżeli wymieniacie same igły, to nie musicie zmieniać ustawień pod warunkiem, że parametry są właściwie trzymane przez gramofon. Ja wczoraj zrobiłem jeden zasadniczy błąd, dlatego ta wkładka Ortofon 2M Red nie zagrała tak jak powinna, bo przecież nie wprowadziłem ramienia w stan lewitacji, więc nie wiadomo było, ile tak naprawdę nacisku było na tej wkładce. Natomiast moi drodzy, tutaj mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. Za odblokowanie ramienia przy wyważaniu służy tutaj tutaj taka zakrętka. Tu mamy co prawda z tyłu przeciwwagę, ale generalnie rzecz biorąc lepiej jest użyć tego oto urządzenia. I teraz kwestia jest taka. Tu oczywiście z boku mamy nacisk, więc przy kalibracji wkładki należy dać wszystko na zero. Anti-scatting na zero. A, mam nadzieję, że widzicie to, co ja robię. Zero. I nacisk igły zero. I teraz, moi drodzy, zdejmujemy wkładkę, cofamy prowadnicą do tyłu, poruszamy troszeczkę, cała wkładka zostaje nam w ręce. Tutaj jest ta Shure V15. I teraz mamy dwa rodzaje koszyków, TK-135 i TK-182. I teraz jest kwestia najważniejsza. Te koszyki mniej więcej są podobne, a zatem obydwa powinny pasować akurat do tego gramofonu. Te koszyki pasują do serii 12, ale tam z kolei nie ma możliwości ustawienia lewitacji ramienia. Ramię musi lewitować, bo wtedy po prostu wiemy jaki jest naprawdę nacisk igły na płytę. Aby to sprawdzić, moi drodzy, potrzebna nam jest taka oto waga, którą położymy pod ramię i na razie niech sobie czeka. Póki co odkręcam tą śrubę. Zwalniam ramię. I wprowadzam takowe w stan lewitacji. Teraz, moi drodzy, można to przykręcić.
ale widzę, że coś nie za bardzo chce z nami współpracować. O, dokładnie. I teraz, moi drodzy, jest sytuacja następująca. Mamy 0 na antyskatingu i mamy 0 na wyważeniu. Tu mamy skating, tu mamy wyważenie. Teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ponieważ mamy wkładki sferyczne i eliptyczne, należy pamiętać, że górna skala w dualach 600-700 to są igły eliptyczne. Natomiast dolna są to igły sferyczne. Ponieważ obydwa mamy eliptyki, zajmiemy się skalą górną. I teraz płyta do testów. Najlepiej jest położyć płytę, na której nam nie zależy, moi drodzy, aby ustawić prawidłowo wszystkie parametry. Więc ta płyta niech sobie tutaj leży na tym talerzu. I teraz, moi drodzy, zakładamy koszyk z wkładką i będzie to Ortofon 2M Red. Kwestia jest jedna. Montaż, ja już wam to kiedyś pokazywałem, ale dzisiaj robimy kompletną kalibrację, więc będzie tej roboty sporo. Ten odcinek może być długi. Może to i lepiej. I teraz, moi drodzy, zakładając wkładkę, mamy teraz najwięcej pracy, ponieważ o ile założenie koszyka nie należy do jakichś trudnych czynności, trzeba go tylko po prostu w hetrzelu gramofonu odpowiednio ustawić tak jak teraz i blokujemy tą wkładkę. Aha, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ciekawe, coś się przycięło, ale dobra. No to jest właśnie metoda prób i błędów. Nie szkodzi. O! Blokujemy. Mamy. I teraz, moi drodzy, najbardziej niewdzięczna praca. Ponieważ wprowadzając temat lewitacji, musimy ściągnąć pokrywę. Ściągamy pokrywę, aby lepiej było wszystko widać. I tu mamy, jeszcze raz objaśniam, mamy skating, mamy nacisk igły i mamy tą śrubę, która odpowiada tutaj za tą lewitację ramienia. I teraz tak, mamy założonego Ortofona 2M Red i teraz jest sytuacja taka. Nacisk tej wkładki, przedział jest dosyć mały, od 1,6 do 2 gramów. W przypadku Shure V15 3LM jest to od 0,75 do 1,25. Najważniejsza rzecz, moi drodzy, najważniejsza rzecz to pamiętajmy, że przy zmianie wkładki zawsze musimy dokonać kalibracji pod konkretną wkładkę. A zatem zamieniam chwilowo notabene gramową wkładkę Shure V15 3LM na standardową dwójkę. I teraz, moi drodzy, najbardziej niewdzięczna praca, dlatego że musimy odkręcić tą śrubę, poluzować ją raczej, aby wprowadzić ramię w stan lewitacji. To może być, nie, to może być tak, natomiast tutaj ta śruba, to zabezpieczymy, jeszcze odpowiada za jedną rzecz. Poluźniając ją, możemy wyciągnąć przeciwwagę. I to jest ważne. I tu jest najgorsza robota, bo tu trzeba ustawić 0. Tu trzeba ustawić 0. I teraz kwestia jest jedna, że za każdym razem trzeba tą wkładkę ważyć. A zatem odbezpieczamy. Zakręcamy to tak jak jest.
Dobrze. Jest za dużo. Czyli odkręcamy znowu i delikatnie wsuwamy. Delikatnie wsuwamy. Jeszcze. Jeszcze. Troszeczkę za dużo. Teraz mamy lewitację. Mamy. I teraz, moi drodzy, mamy 1,4 grama na wszystkich zerach. W związku z tym kombinujemy tak, żeby na wadze wyszło nam 0. Już mamy 0,7. I jest za dużo. Czyli, moi drodzy, 0,7. Kasujemy jeszcze raz. Jest to naprawdę bardzo dużo pracy. O! Troszeczkę zabrakło. Troszeczkę, minimalnie, bo się ładnie obniżyło ramię w tej chwili. Moi drodzy, udało się za pierwszym strzałem. Wkładka leży na wadze i jest 0. W związku z tym mamy ustawione 0. Zakręcamy tą śrubą, żeby nam się tutaj nic nie stało. I teraz, moi drodzy, dokładnie. I teraz, moi drodzy, ustawiamy nacisk igły. Jak wiecie, antyskating, nacisk igły i tutaj to, co w tej chwili zrobiłem, to są trzy różne rzeczy. I teraz, moi drodzy, ustawimy sobie nacisk igły. Czyli posłużymy się tutaj tym kółkiem z boku. I pamiętajmy jedną zasadniczą rzecz, że gramy na przeciwwadze bardzo rzadko zgadzają się z rzeczywistym ciężarem ramienia. I tu mamy już 1,4 grama. 1,3, 1,4 grama. Czyli trzeba ją troszeczkę doważyć minimalnie. I zobaczcie, i tutaj jest jedynka. Dopiero jest jedynka. Ale nacisk jest większy, dlatego że wkładka jest cięższa. I to też ma bardzo ważną, odgrywa bardzo ważną rolę. Jeszcze dokręcamy. 1,6. Właściwie można by to tak zostawić, bo to jest minimum, ale dam sobie 2. Mimo tego, że 1,8 jest zalecane. I pamiętajmy, że przy tak precyzyjnej pracy każdy ruch naciskiem igły zmienia nam brzmienie. To znaczy się, im większy mamy nacisk, tym mamy więcej basu generalnie. Natomiast jak ktoś lubi góry, to może sobie ustawić minimalny nacisk zalecany przez producenta. Dalej mamy 1,8, więc będziemy to ciągnąć. Słuchajcie dalej. Będziemy to dalej ciągnąć. I tu powinno chyba już być wystarczyć. Ja myślałem, słuchajcie, szczerze, mamy dwójkę. Mamy dwójkę, moi drodzy, czyli mamy wszystko prawidłowo ustawione. Teraz siła odśrodkowa, czyli antyskating. Ostatnia rzecz, która nam została, a do tego też będę potrzebował specjalnego przyrządu, który za chwilę wam pokażę.
Antyskating, moi drodzy. Ostatnia rzecz, która została nam do ustawienia. Niektórzy robią to na płytach, które mają najmniej zapisu, czyli na tak zwanym hamulcu. Natomiast ja użyję do tego 12-calowej szklanej płyty ze szkła hartowanego. Też się bardzo dobrze sprawdza. I teraz tak, antyskating możemy ustawić na dwa sposoby. Albo można ściągnąć talerz gramofonu i założyć go na trzpień w okolicach silnika, natomiast można też to zrobić normalnie kładąc taką oto płytę szklaną na talerz. I w tym momencie, moi drodzy, odpalamy. I zobaczcie, co się dzieje. Wkładka wczoraj z tym ortofonem 2M Red była źle założona, dlatego że było buczenie. W tym momencie tego buczenia nie ma. A zatem przystępuję do ostatniego aktu, że tak powiem, ustawiania wkładki ortofon 2M Red. I ona, słuchajcie, szkoda, że wy tego nie usłyszycie, ale ona za chwilę zagra. Są jakieś przebicia. Nie wiedzieć czemu. Ale może to tak po prostu jest. Wkładka też nie jest pierwszej nowości. I teraz, moi drodzy, ustawiamy wkładkę mniej więcej w połowie i patrzymy, jak się zachowuje. Ucieka nam. Ucieka nam. A zatem, oczywiście, no musiała uciec, bo antyskating jest na zero. Więc dajmy jeden w tym wypadku. Przekręcamy tutaj tym kółkiem. I zobaczymy, co teraz się stanie. Idzie dalej do przodu. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre, więc damy 1,5. Być może jest tak, czasami przy cięższych wkładkach skating musi się zgadzać z naciskiem igły, ale niekoniecznie. Jeszcze go ciągnie. Jeszcze go ciągnie. Jeszcze go ciągnie. Dwa. Dwa. Dwa i dwa. Dwa gramy nacisku i dwójka na antyskatingu. Sprawdźmy to. Dwa jest za dużo. Dwa jest za dużo, bo ramię ucieka nam do tyłu. Czyli musi być troszeczkę mniej. Ramię przy ustawieniu antyskatingu musi stać w miejscu. Jeszcze jedna próba, moi drodzy. Przesuwa nam się, ale już minimalnie. Więc jeszcze troszeczkę ściągniemy. Do tyłu oczywiście. Jeszcze go ciągnie. No nie dziwię się, no wkładka 7,2 grama wagi, więc to jest wkładka naprawdę dosyć ciężka. Ale do skutku. Przynajmniej nauczycie się, jak to robić. Jeszcze nie. Dobrze, moi drodzy, ja to spróbuję ustawić, bo będzie z tym trochę roboty. To jest po prostu tylko kręcenie tym kółkiem od antyskatingu do po prostu właściwego momentu, aby ramię nam po prostu stało w miejscu. Udało się, moi drodzy. Przynajmniej pokazał przed chwilą sprzęt. Ramię stoi w miejscu. Tak ma to wyglądać.
Nie może bujać ani w jedną, ani w drugą stronę. No inaczej tego nie ustawię przy tej wkładce, więc moi drodzy, co najważniejsze, nacisk udało się ustawić, jest wszystko odpowiednio, można słuchać. A zatem ja już za chwilę wrzucę sobie na próbę jakąś płytę, po prostu, aby sprawdzić prawidłowe działanie. I to będzie na tyle. Generalnie mamy gramofon dobrze ustawiony, mamy założoną nową wkładkę, mamy wyważone ramię, mamy wszystko zabezpieczone. I moi drodzy, należy pamiętać o tym, że przy każdej zmianie wkładki należy tą samą operację wykonać. I teraz proszę zobaczyć. Nacisk 2 gramy plus na antyskatingu niecałe 2, bo gdy dałem 2, jeżeli antyskating jest za duży, ramię ucieka do tyłu. Jeżeli jest za mały, ucieka do przodu. I tu jest to dość pracochłonna sprawa, ale warta tego, aby naprawdę cieszyć się muzyką z płyt winylowych. Serdecznie dziękuję za obejrzenie 10. odcinka serii technicznej. Zapraszam już w następny poniedziałek, a jutro zapraszam na serię Legendarni Muzycy. W środę nowości płytowe, w czwartek seria dla początkujących, w piątek seria serwisowa, sobota, niedziela live na YouTube o godzinie 21. Zapraszam serdecznie do subskrypcji również mojego kanału Czas na Winyl na YouTubie. Pokazałem podstawowe, że tak powiem, operacje, które trzeba wykonać zanim po prostu dokonamy pierwszego odsłuchu, aby po prostu mieć pewność, że nic się naszym płytom też nie stanie. I jeszcze raz mówię, że musi być kalibracja przeprowadzona przy każdej wkładce. Tak jak była zmiana z Shure'a w tym momencie na Ortofona 2M Red, musi być przede wszystkim ustawiony odpowiedni nacisk zalecany przez producenta i należy pamiętać jeszcze jedną zasadniczą rzecz, żeby nie przekraczać zalecanego nacisku przez producenta. Ale czasami lepiej dać więcej jak mniej. Dlatego ja tutaj ustawiłem max, pełne 2 gramy i wiem, że ta konkretna wkładka ma pracować na takim nacisku. Nie dajmy się też zwariować. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.